Kiedy myślisz o łasce, to pierwszą rzeczą, którą musisz sobie uświadomić, to jest w ogóle Boży zamysł dla człowieka. Pierwszym Bożym zamysłem dla człowieka było szczęście i sukces. Takie było pierwsze założenie Boga, czyli On stwarza człowieka. Jest napisane w pierwszej Mojżeszowej 2:7: ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Czyli On tworzy, daje mu siebie od razu. To jest takie na dzień dobry. W ogóle jest zamysł Boga, zobaczcie. Nie wiem, czy wy wiecie, ale żadna istota do tej pory, żadna istota stworzona przez Boga, ona nie posiadała Bożego tchnienia w ten sposób wprowadzanego w niego. Żaden anioł nie zafunkcjonował w ten sposób. Kiedy ja zostałem przez Boga zainspirowany, żeby kupić legendy żydowskie. To są takie rzeczy, które nie zostały wprowadzone do Starego Testamentu. Wiele takich starych, różnych pism, które nigdy nie zostały zawarte w Starym Testamencie. Tak uznano. I oczywiście to są, wiele z nich to są baśnie, inne rzeczy to są, no, przeinterpretowane rzeczy, ale jest tam mnóstwo ciekawych, bardzo ciekawych jakby takich zapisów, które mocno korespondują z Biblią. Jakby są pewnego rodzaju rozszerzeniem tego, o czym mówi Pismo. I na przykład tam jest taka ciekawa rzecz, że kiedy zostali stworzeni ludzie, to aniołowie wpadli w zachwyt. Oni byli zachwyceni tym. Dlaczego oni byli zachwyceni? Ponieważ oni zobaczyli pomnożenie Boga. Że ci pierwsi ludzie, to oni byli jak pomnożenie Boga. Czyli bogowie powstali jacyś. To już dzisiaj naukowcy są bardzo zgodni w tym, że pierwsi ludzie to byli olbrzymi. Że Adam z Ewą to nie byli naszego wzrostu, że to byli olbrzymi. To było coś takiego, że to było zachwycające nawet w swoim w ogóle wyglądzie. Byli oni zachwycający. I ta sama Księga Mojżeszowa, dwa kolejne wersety mówią: potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Czyli widać, że człowiek zostaje przez Boga umieszczony w atmosferze życia. On nie jest umieszczony gdzieś tam i nie jest mu powiedziane: teraz sobie zarób, teraz sobie wypracuj, teraz sobie stwórz coś. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli zamysł Boga, że On stwarza człowieka i umieszcza go w atmosferze życia i umieszcza go w miejscu, które jest już dla niego gotowe, gdzie jest wszystko zorganizowane. Dlaczego chcę, żebyśmy o tym pamiętali? Bo kiedy myślisz o łasce, to musisz mieć głębokie zrozumienie tego, że kiedy ty rodzisz się na nowo, to ty z automatu zostajesz umieszczony w atmosferze życia i w atmosferze, która jest atmosferą zaspokojenia absolutnego. Czyli nie wolno ci myśleć, że istnieje jakiekolwiek miejsce, gdzie tam coś trzeba wypracować, trzeba coś dołożyć. Nie. To jest już. Czyli narodzenie z Bożego Ducha jest wprost proporcjonalne, jakby jednolite z tym, że ty posiadasz wszystko w tym momencie. Otrzymałeś atmosferę życia. Atmosferę życia. Otrzymałeś wszystko, co ci jest potrzebne. Dostałeś te rzeczy. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nawet całkiem niedawno, głosiłem na ulicy i mówiłem, że mamy za darmo wszystko od Boga i szedł człowiek i on mówi: a ja na wszystko musiałem ciężko zapracować. Przychodził komu, ja mówię: i to jest twoja osobista tragedia, mówię, facet. Bo to jest, mówi, zobacz, mówię, jak ty żyjesz, zobacz. Ty musiałeś wszystko sobie wypracować. A ja otrzymałem od Boga potencjał, tak? Jakby w ogóle został mi włożony do ręki. Za nic, za darmo. Wiecie, jak ja zastanawiałem się nad wychowaniem naszych dzieci, między innymi, ale zastanawiałem się nad wychowaniem naszych dzieci, to pamiętam, że jedną z rzeczy, którą powiedział mi Bóg, to wiecie co było? Wyposaż dzieci. Dlaczego? Ponieważ wyposażenie dzieci, tak, to jest coś, co w rzeczywistości duchowej funkcjonuje jako jeden z priorytetów. Czyli ja muszę wyposażyć dzieci moje. Dlaczego? Bo Bóg wyposaża dzieci swoje. Ja nie chcę, żeby... O co chodzi? Moje dzieci, one muszą ruszyć z miejsca, z którego które ja osiągnąłem. One nie ruszają z miejsca, z którego ja ruszałem. To jest zła filozofia, że dziecko twoje, ono musi wszystko od początku zacząć i zrobić. Rodzic winien dziecku dać dziedzictwo. Dziecko powinno zacząć z miejsca sukcesu rodzica. Tak powstaje zdrowe społeczeństwo, że dzieci są większe niż rodzice. Dlatego jest napisane, tak, że ojciec dał synowi wszystko. Tak? On dał mu wszystko. Tak? On uczynił go absolutnie wszystko posiadającym. I teraz, kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, to tak naprawdę jesteś umieszczony w atmosferze życia. Masz to, co jest wokół ciebie, to jest drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Ty posiadasz wszystko. Co to oznacza? To jest bardzo ważna rzecz. Posiadasz atmosferę, w której możesz się rozwijać w 100%, tak? W 100% posiadasz źródło mocy, tak? I wiesz, co posiadasz? Posiadasz miejsce, w którym możesz decydować. Posiadasz ośrodek decyzyjny. No to w ogóle jest ciekawe, wy się zastanawialiście, dlaczego on umieścił to drzewo poznania i dobra i zła? Dlaczego to było ustawione tam? To było ustawione tam dlatego, ponieważ to gwarantowało wolność człowiekowi. Człowiek, jeżeli nie posiadałby możliwości wyboru, nie byłby w pełni wolny. Rozumiecie? Więcej, ludzie zostają poinformowani w ogrodzie Eden, jedzcie ze wszystkiego, ale z tego nie jedzcie. I teraz o co chodzi? Oni muszą... Dlaczego tak jest? Dlatego, że miłość, ona tego wymaga. Miłość tego wymaga. W ogóle miłość wymaga tego, żeby mieć wybór. Wybór. Tego wymaga miłość. I teraz zobaczcie. Ewangelia Marka 10:45. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Ewangelia Marka 10:45. Jest napisane tak, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Dlaczego? Dlatego, że to, co człowiek zyskał u Boga, to człowiek stracił. Człowiek stracił środowisko życia. Rozumiecie? Człowiek absolutnie stracił wszystko. I teraz, kiedy Jezus przychodzi, On dokonuje przełomu. Co to jest łaska? Łaska to jest pewnego rodzaju przywrócenie, tak? Formuły życia, która była na początku. Tu się nic nie zmieniło u Boga. W pewnym sensie ludzkość zakręciła wielkie koło. Odeszła od Boga, tak? I potem Bóg ratuje tą ludzkość przez Jezusa Chrystusa. I co się staje? Zaczyna być dane coś, co było już na początku. Atmosfera życia. Jest atmosfera życia. Jak ja dzisiaj słucham chrześcijan, którzy w ogóle mówią, że oni mają brak jakiś. Ja potrzebuję tego. Ja jeszcze bym chciał tego. Rozumiesz? Ja jeszcze potrzebuję więcej tego. A najlepiej jak mówią, Panie, więcej łaski potrzebuję. Daj mi, Panie, więcej łaski. Tu trzeba zrozumieć, co to jest łaska. To nie jest coś takiego, że On ci załącza jakiś, proszę ciebie, agregat i ci dodaje w ogóle, rozumiesz, jakieś energii. Rozumiesz? Jakieś energii. To nie to. To jest bzdura. Łaska to jest przywrócenie środowiska życia. To jest tak, jakby cię w ogóle... On To jest tak, jakby ludzkość na innej planecie żyła przez lata. Bo w pewnym sensie to była inna planeta. Rozumiecie? I teraz Jezus, On przywraca to wszystko. On przywraca atmosferę życia. O co chodzi? Gdziekolwiek dotkniesz się ręką, moje dziecko, tam będzie ci się wieść. Do czegokolwiek się dotkniesz. Zobacz, co to jest. Adam z Ewą, oni chodzili, tak? I rządzili. Zobaczcie, on ich tam ustanawia w ogóle rządcami tego całego zjawiska. On mówi, rządźcie tym wszystkim. Więcej, tworzy zwierzęta i mówi do Adama, nazywaj Adam, jak to się będzie nazywało to, tak? Adam się patrzy, to może być koń, może być, a Bóg mu jak uważasz. Rozumiecie, o co chodzi? To nie Bóg ponadawał temu nazwy. Że słoń to słoń, koń to koń, świnia to świnia. To Adam chodził po prostu, no to świnia będzie. A Bóg mówi, dobrze, ryj taki, 12 cytków, to świnia akurat. Rozumiesz, o co chodzi? Co on zarządza w ogóle tym wszystkim. On nie chodzi, nie dłubie, tak? On nie dłubie, on zarządza. Kiedy ty się rodzisz z Bożego Ducha, wiesz, jaka jest pierwsza formuła twojego życia? Bóg mówi, zacznij zarządzać na maksa. Dlaczego? Bo ty możesz czym? Wszystkim. Ty możesz wszystkim zarządzić. Wszystkim zarządzić. Ludzie, w ogóle konstrukcja człowieka jest taka. W ogóle człowiek jest powołany, żeby rządzić. Jakiś czas temu naukowcy zrobili doświadczenie. W 2 pomieszczeniach w laboratorium postawiono 2 słoiki z ryżem. Z tego samego w ogóle źródła, tam była taka sama temperatura, wszystko. Do jednego z nich mówiono pięknie przez tydzień, drugie przeklinano. Rozumiecie? Tam, gdzie mówiono pięknie, ryż był cały czas normalny. Tam, gdzie przeklinano, ryż zaczął gnić. Rozumiecie? Świeccy naukowcy. Świeccy naukowcy. Okazało się, że negatywne słowa i potencjał energii, który idzie za tym, jest niszczący w sferze fizycznej. Rozumiecie? To jest niszczące w ogóle. Mówili tydzień do ryżu. Ryż zaczął gnić. A chrześcijanie w ogóle nie zaskakujący jesteśmy, żeby zarządzać. My mamy w słowach swoich siłę nawet. W naszych słowach jest siła, w naszych myślach jest siła. Nie mówiąc o działaniach naszych. Łaska dała nam jakby powrót do zrozumienia faktu, że żyjemy w atmosferze życia. Wręcz, że dzisiaj drzewo życia jest w nas. Wręcz, że my jesteśmy generatorami życia. Jozue, gdziekolwiek pójdziesz, gdziekolwiek nogę postawisz, tam ja będę, powiedział Pan. Gdziekolwiek, gdziekolwiek. Jak dzisiaj się naciera w ogóle na tą Ewangelię sukcesu, a Ewangelia sukcesu jest jedyną formą, tak, prawdy. Gdziekolwiek dotkniesz się ręką, odniesiesz sukces. Gdziekolwiek. Dlaczego? Dlatego, że jesteś powołany do tego, aby zarządzać tym całym wszechświatem. Łaska nam daje zrozumienie tego zjawiska. Ona przywraca możliwości. Jezus odkupuje ludzkość, wprowadza ludzkość z powrotem w te miejsce, w którym była na początku. Żyjcie, zarządzajcie, jedzcie sobie z drzewa życia i koniec. Tak? I decydujcie, decydujcie. Nic nie pozostanie bez decyzji, tak? Ja teraz chcę, żebyście nie tylko potrafili to rozróżniać i to widzieć, ale też coraz skuteczniej z tego korzystać. Ewangelia Jana 12:25. Ewangelia Jana 12:25. Ona nam pokazuje taką rzecz. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Zobaczcie. Mowa o umiłowaniu martwego ducha. Kto miłuje martwego ducha, kto miłuje starą naturę, zdechnie. Dlaczego? Bo takie są prawa, które zostały przed wiekami stworzone. Tak jak Adam z Ewą, kiedy odeszli od Boga, to oni, w ogóle wy wiecie, że oni, że Adam z Ewą, z tych potężnych ludzi, z tych nawet fizycznie potężnych ludzi, z tych w ogóle tytanów intelektu, rozumiecie, którymi się aniołowie zachwycali. Czy wy w ogóle wiecie, że oni wtedy używali 100% umysłów, skoro aniołowie zachwycili się nimi? 100% umysłów. Dzisiaj używasz 6-10%, człowieku, to już jak wiesz, jesteś kozaczek. Oni 100% używali, tak? I teraz patrz. Jeżeli oni w taki sposób funkcjonowali, tak? I oni to tracą, tak? To wiecie, co się z nimi dzieje? Bo ludzie to myślą sobie, że oni to stracili i po prostu tak w takiej chwale wyszli. Nie, oni nie wyszli w chwale. Adam z Ewą przez to, że odeszli od Boga, tak? Zaczęli niszczyć. W ogóle wiecie, że oni spadli do poziomu jaskiniowców? Adam z Ewą to pierwsi jaskiniowcy. On ich odział w skóry i wyprowadził w ogóle ich za... Oni jakby, jak wyszli poza atmosferę Edemu, to zaczęli niszczyć. To było przedziwne. Zaczęli karłowacieć. Przecież my dzisiaj to jesteśmy karłowaci. To w ogóle my jesteśmy namiastka pierwszych ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego to wszystko musi ulec utylizacji. To nie ma, że się ziemię odbuduje. To trzeba ten cały produkt zniszczony spalić. Zobaczcie, łaska doprowadziła do odnowienia ducha człowieka, tak? Natomiast ona nie doprowadziła do odbudowy ziemi. Ziemia jest zniszczona. Rozumiecie? Te wszystkie rzeczy, które dzieją się w ogóle na ziemi, są wynikiem zniszczenia. Przecież to w ogóle inaczej funkcjonowało. Ludzie, to deszcze kiedyś nie padały, no. To deszcze nie padały. W ogóle jak Noe budował w ogóle łódź, to oni się patrzyli i się pukali w głowę. Co ty tam, Noe, robisz? Łódź buduje, a oni powiedzieli, ale co to jest łódź? Co to łódź jest? W ogóle wiecie, że wtedy, kiedy Noe budował łódź, tak? To był jeden ląd na świecie. Jeden ląd. Oceany były w jednym miejscu, a ląd był w jednym miejscu. Ludzie w ogóle nie wiedzieli, co to jest pływać. To nie było takich rzeczy, że tam się pływało po czymś. To woda wychodziła z ziemi i od środka, tak, nawilgotniała w ogóle rośliny. Inna atmosfera była, nie było takich procesów gnilnych. Ludzie żyli po 900 lat jeszcze po upadku. Tak. Oni zaczęli karłowacieć, niszczyć. I teraz, kiedy Jezus, On przychodzi na ziemię, to On mówi tak: musicie znienawidzieć to, co zostało zniszczone. Znienawidźcie to. Bo kto to znienawidzi, ten uzyska zupełnie inną formułę. Uzyska formułę życia. Jak ja dzisiaj patrzę na chrześcijan, którzy trzymają się w ogóle życia, tego takiego bios, bo to bios to jest to greckie słowo bios w ogóle, wiesz, żeby tylko nic mi się nie stało, żeby w ogóle, wiesz, jak stracę coś, jak to rozumiesz, o to chodzi. Ja mówię, co to w ogóle za historia? Tu jest napisane jak Bóg, że kto miłuje życie swoje, kto miłuje te bios, tak, utraci je. Utraci je. Ja dzisiaj głosiłem, bo już ostatni dzień byłem na siłowni, temu chłopakowi, mówię do niego, on mówi, jak myślisz? Dlaczego my się spotkaliśmy? Ja mówię do niego, posłuchaj, jestem ostatnim dzwonkiem w twoim życiu. Najwyższy do ciebie puk. Całe życie do ciebie puka, teraz tak puknął, żeś się cofnął. Rozumiesz, o co chodzi? No on w to wierzy absolutnie. Dałem mu książkę o Nowym Narodzeniu jednym tchnem, jakby wciągnął ją momentalnie. Jak tam wróci, bo on za granicą mieszka, tak? Zacznie po prostu, on mówi, ja bardzo poważnie do tego podchodzę. To jest prawdopodobnie sprawa mojego życia. Ja mówię, no ja wiem. Kto umiłuje życie swoje, kto miłuje swoje życie, to karłowate, zniszczone na ziemi, tak? Utraci je. Ale kto je znienawidzi na rzecz życia Bożego, zyska je. To łaska zrobiła. Łaska przychodzi i mówi, nie bój się wyrzucić tego, co jest stare i zbędne. Coś się uparł na te stare rzeczy. Mam kupę starych rzeczy, schowam te stare rzeczy, może mi się na coś przydadzą. Na co ci się przydadzą stare rzeczy? Na co? Wiecie, że w ogóle istnieją tak duchowe zasady? Powiedzieć wam o jednej duchowej zasadzie, że jeżeli coś masz, no nie? I obdarzasz to jakąkolwiek formą szacunku. Jest to dla ciebie wartość jakaś, nie? To teraz posłuchaj. Jest to ostateczna rzecz, która w tej dziedzinie może ci się przydarzyć. To posłuchaj, bardzo ważna rzecz. Jeżeli masz buty i do tych butów przykładasz jakąś wagę i nie wyrzucasz tych butów, dlatego że ty tak bardzo te buty, które się nie nadają specjalnie już do niczego, ale ty je masz i mówisz, mam je na wszelki wypadek. No teraz to coś związuje, rozumiesz? Coś, co jest większe. Daję ci przykład. Miałem byle jakie buty, takie, które miałem i one mi służyć miały, kiedy pojadę w góry i one mi czasem tam posłużą. Stare buty. Mówię, przydadzą się. Ale kiedyś sobie myślę, ja nie chcę tych butów więcej, bo zacząłem poznawać zasady coraz bardziej. I wyrzuciłem te buty. W ciągu najbliższych dni znalazłem się w sklepie sportowym, tak? Gdzie była chwilowa przecena butów Salomona. Jednych z najlepszych butów do chodzenia po górach, jakie są w naszym kraju. Kupiłem buty Salomona za taką cenę, że się w pale nie mieści. Buty, które trzeba by było spalić, żeby je zniszczyć. Małe związuje to, co większe. Ja ludzi uczę. Rozwiąż to, co małe, aby przyszło większe. Mówię, zarabiasz 2000? Zarabiam 2000. Ja mówię, powiem ci, co zrób. Przeklnij twoje 2000. Zwiąż. Rozumiesz? Zwiąż. Wiesz dlaczego? Żeby przyszło 3000. Jak ty nie przeklniesz tego, nie przyjdzie większe. Bo małe jest wrogiem większego. Dobre jest wrogiem lepszego. Rozumiecie, o co tu chodzi? Tak to wygląda. Ale stara natura człowieka trzyma się jak głupia tego, co ma. Ona się trzyma i ona mówi, mam. Ja kiedyś pracowałem w takiej firmie, i przerwa była pracownicza i słyszę, jak rozmawiają dwie kobiety. I jedna do drugiej mówi, ten mój mąż to nie jest taki zły chłop. On pije, mówi, tylko w weekend. Czasem tam w łeb od niego dostanę, ale to dobry chłop, tam w porównaniu do innych to złoty chłop. Inni to wiesz, cały czas piją. A ja tak słucham i mówię, nie wierzę, że to słyszę. To dobry chłop jest. On tylko czasem jej przywali w tubę, proszę ciebie, a normalnie to jest porządny facet. To tam człowieku. I ona, ale patrzcie, co tu się dzieje. Ona się nie skarży na to, że on jej przywali w tubę. Ona mówi, że to jest dobre. Ona błogosławi to, że on jej od czasu do czasu przywali, ciesząc się, że jej nie wali częściej. Do tego stopnia doszła ludzkość. Bo się porównuje do złego, a nie do lepszego. Tak! Dlatego Bóg mówi, tak? Że jeżeli ktoś nie będzie miał w nienawiści tego, co ma, życia bios, to nie może w jego życiu manifestować się, tak? Życie mojego ducha. Bo umiłowanie tego, co jest małe, nędzne, słabe, rozumiesz? Zatrzymuje realne funkcjonowanie życia. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Życie Boga jest w tobie. Życie Boga. Ale na przykład, żeby życie Boga w tobie mogło zafunkcjonować, tak? Ty musisz mieć na przykład w nienawiści życie bios. Skąd te teksty Jezusa? Kto by nie miał w nienawiści ojca, matki, w ogóle braci, sióstr. Ja mówię, o proszę bardzo, Bóg miłości jak uczy. Ty, się wziął, rozpędził. Ty, no i szok. I teraz co tu z tym wszystkim robić, tak? To trzeba naprawdę w to uwierzyć, ludzie. Uwierzyć w to, że łaska jest nam dana, rozumiecie? po to, abyśmy sięgnęli po rzeczy większe, a nie cieszyli się z byle gówna. I nie bronili tego byle gówna w ogóle, oboda, bronimy tego, tak. Ja mówię, czego to bronisz, no? Czego to tak bronisz strasznie? To są proste rzeczy. Człowiek broni racji swojej. Ja mówię, czego bronisz tej racji? Ja nie mówię, że prawdy broni, nawet nie o to chodzi. Racji broni. Bo są rzeczy, wiecie w ogóle, gdzie konflikty powstają między ludźmi? W rzeczach drugorzędnych. Tam jest najwięcej konfliktów. Najwięcej konfliktów. Tam jest najwięcej konfliktów. Nie w rzeczach pierwszorzędnych. Ja nie słyszałem, żeby wierzący, na przykład wierzące małżeństwo kłóciło się o to, czy Chrystus stał z martwych. Tak? I nie odzywało się do siebie, proszę Ciebie, rozumiesz, w takiej sprawie. Nie! Oni się o co innego kłócą. Oni się kłócą o kapcie źle postawione, oni się kłócą, proszę Ciebie, o 30 zł źle wydane, oni się o takie rzeczy kłócą. Oni się nie kłócą o rzeczy zasadnicze. Tak? Oni o pierdoły się kłócą i na tej podstawie, proszę Ciebie, powstają konflikty. Konflikty, człowieku. Łukasz 12, 22, 23. Mówi dalej, 12, 22, 23. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje. Znowu bios, greckie słowo. Co będziecie jedli? O ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Nie troskaj się o życie, bios. Jeżeli jest troska o to, to życie z ducha nie może się uwalniać. Łaska nie może funkcjonować prawidłowo. Ja każdego dnia biorę autorytet nad najdrobniejszą troską. Jak ja w ogóle widzę, że ja się o coś troskam. Jak ja widzę, że jest mała troska w moim życiu. Nawet troska o rzeczy, które są teoretycznie święte. Na przykład dzieje coś się w kościele i ja zauważam, że ja mam troskę o to, tak? Od razu traktuję to jako opresję demoniczną. Natychmiast siadam i mówię w imieniu Jezusa, odrzucam wszelką troskę. Odrzucam i odpycham wszelką troskę. Ponieważ jest napisane, nie troszcie się o życie, bios, nie troszcie się. Co się dzieje, kiedy ja się przestaję troszczyć, kiedy ja biorę na ten autorytet? Zaczyna płynąć życie z mojego ducha. Łaska zaczyna funkcjonować. Przychodzą pomysły, koncepcje, nadprzyrodzone rozwiązania. Ale kiedy mam rozwolnienie, tak, bo coś się dzieje, kiedy o tym myślę, rozumiesz, o co chodzi? Ja w ogóle zacząłem się trenować w bezmyślności. Im głębiej zacząłem poznawać łaskę, tym bardziej bezmyślny zacząłem się stawać. Ja w ogóle se chodzę, po prostu rozumiesz, wiesz, i się buję. Dlaczego ja tak robię? Bo ja gdybyś mnie zapytał, na przykład, o czym, Artur, tam sobie rozmyślasz, naprawdę, no ja mówię, nie wiem, czy chcesz wiedzieć. No. Ja w ogóle mam takie w ogóle proste jakieś rzeczy w głowie, wiesz, o co chodzi, proste. Ja jak w ogóle się kąpię, no nie, to myślę o kąpieli. A rozumiesz, o czym mówię? Jak ja jem kanapkę, to ja się cieszę tą kanapką i myślę o tej kanapce. Ja w ogóle nie jestem gdzieś myślany. Jak ja dzisiaj byłem z córką na plaży, tak? Wcześniej sobie pomyślałem tak, mówię, pójdę na plażę, wezmę tam komputer, muszę trochę popracować, nie? I tak sobie pomyślałem, ale to moje myślenie trwało może, człowieku, 2-3 minuty. Rozumiesz? Dlaczego? Bo natychmiast mój wewnętrzny człowiek powiedział do mnie, tak? A on jest lampą moją. Idziesz z córką na plażę. I jak się pakowałem, to nie wziąłem już laptopa. Sara pyta, tato, nie bierzesz laptopa, a miałeś popracować. Ja mówię, informacja odgórna, nie biorę laptopa. Rozumiesz? Na bieżąco przyszło. Coś innego przyszło na bieżąco. Dlaczego? Dlatego, że ja nie zamierzam w żaden inny sposób funkcjonować, tak? Rozmawiam z dzieckiem, to ja wchodzę na poziom dziecka. Na poziom dziecka. Rozumiesz? Tak funkcjonuje. Chodzi o to, żebyście zobaczyli. Nie troszcie się o życie, bios. Dalej, Łukasz 17, 23. 17, 23. i będą mówić do was, dobrze mówię, Ewangelia Łukasza, przepraszam, dobrze, nie, 33. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. I tutaj na przykład te słowo, życie, tak, ono jest związane z duszą, to jest psyche. Kto będzie zabiegać o psychę swoje, czyli kto będzie zabiegać, tak, o to, aby jego dusza, prawda, ona miała wysoki standard życia, tak, to on się pomyli. W ogóle wiesz, jak nasza dusza ma funkcjonować? Jako uległa duchowi, do tego ją trzeba przetrenować, do niczego więcej. Jakbyś mnie dzisiaj zapytał o różne rzeczy, na przykład Artur, jaki masz, co myślisz o tym, co się dzieje w naszym kraju obecnie, jeżeli chodzi o sprawy polityki, nie? Ja mówię, ale ja nie wiem, o co chodzi. W ogóle dobrze, że ja wiem, kto jest prezydentem w tym kraju. Rozumiesz? Ja to często ludzi uczę i mówię tak, oglądasz wiadomości, ktoś mówi oglądam. Ja mówię często, ja mówię chyba musisz być wstawiennikiem. Nie jesteś wstawiennikiem? To po cholerę oglądasz wiadomości. A, może jesteś biznesmenem. Interesują cię notowania giełdowe, rozumiem. Nie jesteś biznesmenem. Wow. To po co się interesujesz, co się dzieje? Czemu duszę twoją ładujesz zbędną informacją? Czemu dbasz tak bardzo o duszę twoją? Czemu nie chcesz być przykupem? Czemu nie chcesz koncentrować się na życiu ducha? Naładujesz swoją duszę, urośnie ci, spuchnie jak bania, a potem mówisz, Panie, prowadź mnie przez ducha mego. A duch jest stłamszony tak, człowieku, jak dżdżownica. A dusza jest taka, człowieku, ona wszystko wie. Ludzie wszystko wiedzą, człowieku. Jest taki kabaret moralnego niepokoju, proszę ciebie, jak na wakacje mają jechać. I tam zastanawiają się z żoną, proszę ciebie, z kim mają jechać. I ona mówi, a tam może z tym i z tym, a ten mówi, tak, mówi, z nim, przecież on wszystko wie, człowieku. Drony, człowieku, to, tamto, rolnictwo, wszystko wie. Kiedyś w mordę dostał, nie wiedział dlaczego tylko. Raz w życiu nie wiedział, o co chodzi. Rozumiesz? No za w mordę, bo wszystko wiedział. Człowieka, urok wtedy nie wiedział dlaczego. Dusza spuchnięta, wielka dusza chrześcijańska. Rozumiesz? A Słowo Boże mówi, nie dbaj o życie duszy swojej. Duszę swoją doprowadzamy do stanu używalności. Ona ma służyć naszemu odrodzonemu duchowi. Ona ma to robić. A nie, ona ma być spuchnięta. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś jeszcze moja żona była nienarodzona z Bożego Ducha, byliśmy w kościele zielonoświątkowym i ona zawsze czekała, nie wchodziła tam na nabożeństwo, tylko Wiktora pilnowała, bo tam Wiktor mały był jeszcze gdzieś tam, czy na szkółce, czy no jakkolwiek, no była na korytarzu. I ona po którejś takiej przebywania na tym korytarzu mówi do mnie tak, a to nie wszyscy w tym kościele są tacy jak ty, a tam człowieku, no kupa ludzi, no bo tam ze 400 osób było, to największy kościół w Polsce zielonoświątkowy. A ja mówię, a dlaczego tak uważasz? A to takich wyszło dwóch twoich braci i mówi, przez całe nabożeństwo na korytarzu o kamerze rozmawiamy. Ty i ona, wiesz, nie znając Jezusa w ogóle, stała i się patrzyła. I to dla niej było dziwne. No wychodzi dwóch narodzonych z Bożego Ducha ludzi i oni pieprzą szyku na korytarzu 2 godziny, wymieniają się informacjami. Taka, ona ma to, ona ma tam, tak to ty jesteś. Kinematograf pewnie, robisz cudowne filmy dla Pana. Nie robisz filmów dla Pana, to co cię obchodzi parametry, co cię o to obchodzi? Bo mnie na przykład w ogóle to nie obchodzi. Obchodzi mnie to, co jest potrzebne do szerzenia Królestwa. Chrześcijanin w pewnym sensie, jego dusza musi bać jak u konia. Rozumiesz? A nie, że on wszystko wie, człowieku, wiesz. Drony, rolnictwo, siekiera. Tak? Potem od diabła w mordę dostanie nie dlaczego. No nie wiem, dlaczego dostałem. Nie wiem, dlaczego leżę i kwiczę. Nie wiesz dlaczego? Bo masz takie dbanie o duszę swoją. Tak się rozwijasz, człowieku. Ja do ludzi mówię, czytaj książki, które są ci przydatne. Czytaj czasopisma, które są ci przydatne. Na co ty te inne rzeczy czytasz? Po co ty to w ogóle robisz? Co ty masz? Hobby masz? Hobbita. Hobbit. Łukasz 12:15. Łukasz 12:15. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie z obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Łukasz 12:13. No 15, przepraszam. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr należy czyjeś życie. Wiesz, co to jest chciwość? Chciwość zachodzi wtedy, kiedy chcemy mieć coś z innego powodu, niż aby szerzyć życie. Jak chcesz mieć coś, cokolwiek, w sferze psychicznej, fizycznej, jakiejkolwiek, w innym celu niż szerzenie życia, szeroko pojętego życia, to jest chciwość. Chcę to mieć. A po co chcesz to mieć? A po co chcesz to mieć? Bo to ładne. Bo to jest ładne. Człowieku, no rozumiesz, o co chodzi. Ja w ogóle o tym rozmawiam z ludźmi, bo ja mówię: człowieku, poczucie estetyki jest wspaniałe. Tylko poczucie estetyki to jest daleko, daleko na dole. To jest bardzo daleko na dole. A gdzieś daleko. To jest fajne, jak masz możliwość, tak? Masz możliwość estetyki, bardzo super, nie ma żadnego problemu, tak? Ja też tak bardzo, wiesz, jak mam do wyboru coś ładnie, to wezmę ładnie, niż brzydko. Ale zasadniczo, tak? Interesuje mnie pragmatyzm zagadnienia. Pragmatyzm. Ja się na przykład odżywiam w taki... Ja w ogóle tak, ja bardzo mało używam ładnych sztućców, bo ja używam plastikowych bidonów do odżywiania się. Ja nie mam ładnie podanego jedzenia. To nie jest ładnie podane jedzenie. Ktoś lubi ładnie podane, tu ma to, tu ma tamto, tu ma tamto. Ja nie mam tak. Ja mam 4 białka, proszę ciebie, 1 żółtko, proszę ciebie, izolat białka, trochę czegoś innego, breja, człowieku, w plastiku, leje, smakuje to, proszę ciebie, jak kupa czasem, rozumiesz, o co chodzi. Zależy, co tam dorzucę. Ale co to jest? To jest coś, co mi służy, amen? Służy mi to. Jeżeli mi to służy, jeżeli ja po tym się czuję dobrze, jeżeli ja po tym się rozwijam, to ja to będę jadł. I nie będę się zastanawiał, proszę ciebie, czy mój bidonik, on w tym jest tutaj fajny, czy nie fajny, bo mnie to nie obchodzi, jak on jest. Ostatnio Michał Korgol był we Wrocławiu, mówi tam w sprawach biznesowych i poszedł na siłownię. Mówi: kurczę, dawno nie byłem na takiej dużej siłowni. No to poleciałem na to siłownię, tak jak u siebie na to swoją siłownię chodzę. Jakaś tam koszulka, jakieś portki, wpadłem. Ustał, mówię, na tej siłowni: o Boże, mówi, to tu jest konkretna moda. Ho, 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 to nie ma tak, że to się na siłownię przyjdzie. Ty musisz mieć konkretne rzeczy na tą siłownię, bo ja... Wszyscy... Znaczy, no bo rozumiesz, o co chodzi. Znaczy, wiesz, Michał w ogóle, on żyje w ogóle, wiesz... Wiesz, Bogu żyje, wiesz, no nie zależy, bo w ogóle jemu nie zależy, nie? Bo on się sznurkiem przywiąże, gdzieś tam sandał, nie pójdzie. Wiesz, to zero w ogóle, wiesz, to totalnie w ogóle mu nie zależy na takich rzeczach. Że wpadł, mówi: o kurczę, mówi, tak? To jest konkretna teraz moda, to jest konkretna sprawa, człowieku, nie? Wszystko musi mieć jakąś taką formułę. Co to jest, przyjaciele? To jest chciwość. Ja chcę mieć. A czemu ty chcesz mieć? Ja ludziom mówię: bądź milionerem. Bóg dał ci możliwość bycia milionerem. Tym obracaj milionami dolarów. Tak? Ale dalej żyj normalnie. Dobrze? Żyj normalnie. Jak nie byłeś milionerem i kupiłeś sobie bluzę za 130 zł, to jak jesteś milionerem, to sobie kup bluzę za 130 zł. Ok? Po prostu. Przez naszą służbę będzie przychodziło coraz więcej pieniędzy. Będziemy obracali bardzo dużymi pieniędzmi. Ja to wiem. Będziemy tymi pieniędzmi szerzyli Królestwo Boże. I dalej będę funkcjonował, jak funkcjonuje, ludzie, rozumiecie? Nigdy w życiu, obojętnie czy Kościół, na przykład nasz, będzie miał, tak jak teraz ma 100 ludzi, czy tam 100 parę ludzi, czy będzie miał 300, 500, czy 1000, tak? Ja zawsze będę tak samo funkcjonował. Zawsze. Nie będę chodził w garniturach od Wersjaciego. Rozumiecie? Bo mnie się nie chce. Rozumiesz? Bo ja jestem, jaki jestem. Bo ja jestem, jaki jestem. Jak będę miał samochód, to ten samochód będzie musiał posiadać pragmatyczne rzeczy. Tak? Duże koła, wysokie podwozie, duży silnik i wygoda, żem leżał. I Agata za kierownicą. Rozumiesz. Agata będzie do końca. Rozumiesz? O co chodzi? Bo ja zrozumiałem, że chciwość, tak? To jest coś, co blokuje życie ducha. To jest bloker dla łaski. Bloker dla łaski. Rozumiecie? Bloker dla łaski. Po prostu. My musimy zobaczyć w ogóle, że łaska jest nam dana, ale ona jest nam dana, tak? W określonej formule w ogóle przyjęcia. To nie jest coś takiego, że my w tej łasce w ogóle robimy co chcemy i rzeczy nam się cudownie układają. Tak nie jest. My musimy uwalniać życie z nas. To jest to, do czego ta łaska nas prowadzi. Do uwalniania życia. Życie mamy uwalniać. Mamy uwalniać życie. Zobacz, Ewangelia Jana 10:10 pokazuje jego serce. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraj zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Życie i to życie w obfitości. Co to znaczy? To znaczy, że łaska jest Tobie dana, abyś osiągnął najwyższą formułę obfitości. Ale to wszystko jest obwarowane określonymi zasadami. To nie ma czegoś takiego, ludzie. Spójrzcie na ciało człowieka. Mamy ręce, mamy nogi, mamy oczy. Prawda? Oczy służą do widzenia, uszy do słyszenia, ręce do brania. Mamy stopy. Nie zaciskają nam się w pięści. Prawda? W ogóle one się nie nadają, żeby nimi coś złapać. Rozumiesz? Na rękach możesz się nauczyć chodzić, prawda? Ale nie będziesz mógł na nich chodzić ciągle. To wszystko jest obwarowane pewną formułą odgórną. Tak samo jest z łaską. Łaska to nie jest rzucone na nas coś i my teraz sobie żyjemy i to coś sobie działa. Nie. Tam są konkretne zasady, reguły. Tam są zasady związane na przykład z uwalnianiem życia wewnętrznego człowieka. I jest cały system blokerów, które blokują to życie i Bóg mówi, ja Cię nauczę, jak eliminować te blokery, żeby to życie płynęło z Ciebie. To życie musi z Ciebie płynąć. To wtedy będziesz prawdziwie korzystał z tej łaski. To wtedy będziesz miał życie i to życie w obfitości. To właśnie wtedy. To Boże życie manifestuje się w nas i ono przez nas działa. To jest życie Boga. Bóg, On wie najlepiej, co Mu przeszkadza i jak zafunkcjonować. Ja się naprawdę dawno tego nauczyłem, że ja nie dyskutuję, słuchajcie, że tak powiem, ja nie dyskutuję z Bożymi prawidłami. Ja nie dyskutuję. Ja mam takie coś, ja sobie taką decyzję w ogóle w życiu podjąłem, że ja będę zdobywał informacje na temat funkcjonowania prawideł duchowych. Ja na tym życie spędzę. Ja będę wiedział. To tak jak w samochodzie. Ty musisz wiedzieć, gdzie nacisnąć, co zrobić, żeby to jechało. Ty możesz mieć super samochód, ale jak ty w ogóle nie wiesz, no to co to będzie? Rozumiesz? To nic nie da. Możesz mieć super telefon, a rozumiesz, ale jak nie będziesz umiał go obsługiwać, no to po prostu się nadaje do tego, żebyś go tylko położył. O, mam super telefon. Co do tego, że masz super telefon? Jak umiesz, proszę Ciebie, nic w nim. Rozumiesz? Co to w ogóle jest? No po co Ci ten telefon? Ja patrzę na wielu ludzi, na chrześcijan, ja patrzę na to w ogóle, oni nie używają ducha. No nie używają, jakby on jest w nich, on się tam, jest jakiś przejaw. Ja mówię, ale, a jak Ty z tej łaski żyjesz? Powiedz mi, bo to mnie ciekawi. Jak tu w ogóle funkcjonujesz? Bo mówię, dla mnie to Ty się toczysz w ogóle siłą rozpędu. Siłą rozpędu się toczysz jakoś, w ogóle człowieku. Tu się podbijasz jak ta kulka w ogóle we fliperze, w ogóle, wiesz, blum, 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 lecisz w ogóle, wiesz, i przychodzisz tu jakiś czas, o co chodzi, pastorze, w ogóle wiesz, o co chodzi? Ja mówię, ale gdzie, u Ciebie, nie wiem, słowo honoru, ja nie wiem, o co u Ciebie chodzi, to jest tak przedziwna postać w ogóle, wiesz, że... ale o co u mnie chodzi, to ja wiem, ja uczę się uwalniać moje życie z wewnętrznego człowieka. Wiesz, jak będziesz się modlił, powiedz, Panie Boże, ja rozumiem, że łaska opiera się na tym, abym ja uwalniał Twoje życie ze mnie. To jest ta łaska. Ty mnie uzdolniłeś do tego, dałeś mi możliwości, ale one są wszystkie w moim wewnętrznym człowieku. Duchu Święty, ja chcę poznawać zasady, ja chcę poznawać reguły, ja chcę widzieć blokery, które są wokół. Ja chcę patrzeć w moje pismo i ja chcę tam jasno widzieć rzeczy. Duchu Święty. Ja chcę widzieć w moim życiu w ogóle jakieś zawali drogi, które stoją. No bo cóż z tego, że łaska jest mi dana, jak ja obfitości nie mam? To znaczy, że ja jakoś nie umiem korzystać. Że ja jakoś nie wiem, jak tych rzeczy dotknąć. Ja wam tylko parę zajawek puszczam, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle działa. Ja na przykład dawno przestałem ładować swoją duszę. Ja dawno przestałem skupiać się na moim ciele. Dawno temu. Ja w ogóle moje ciało, to wiecie jak ja traktuję dzisiaj moje ciało? Jak jakieś w ogóle, jakieś urządzenie. Ty. To urządzenie. A no wstanę, jakieś pigułki, połknę, napiję się jakiegoś bagna. Jem w ogóle nie kiedy jestem głodny, a dzisiaj dzisiaj ucieszyłem, zobaczyłem bułkę, tam leżała taka bułka z tym, z czosnkiem, nie? Ja na przykład miałem bal. Bo ja tego w ogóle, o bułka z czosnkiem, mówię, wow, zjem sobie bułki z czosnkiem. To taki człowieku jakby rozumiesz, o co chodzi, $1000 na lat. Dlaczego? Bo te rzeczy w ogóle nie funkcjonują u mnie. One nie funkcjonują, tak? Bo ja moje ciało wprzęgłem w system łaski. Niech ono sobie po prostu żyje. Ono, moje ciało, ludzie, mam tutaj nosić mojego ducha 120 lat na ziemi. Ja nie mam zamiaru zrealizować życia mojego ciała. Moje ciało od dawna milczy o różnych rzeczach. Czasem się odezwie jeszcze. Już bardzo rzadko, nie? Czasem ma takie jakieś ocknięcie chwilowe, nie? Ale tak to ono milczy. Duszy mojej też nie ładuje. Ja zasypiam, ostatnio zasypiam się, zastanawiam. O, to jest mocne. Czeku, zasypiam ostatnio i tak sobie myślę, o czym sobie będę dzisiaj śnił. I za chwileczkę się zastanowiłem nad tym, co ja pomyślałem. Mówię, faktycznie, przecież ja se sny planuję. Ja w ogóle se planuję, teraz będę leżał i o tym sobie będę myślał. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że ja mam jakąś pustkę tam. Ja mam, ludzie, taką pustkę w bani. Taką przestrzeń w ogóle, tam nic nie chodzi. Ja zauważyłem, ostatnio kładłem się spać, mówię, w ogóle jak step. Taki step, taka cisza w ogóle. Wiesz. Nie ma myśli, które się gonią. Co będzie, jak... Rozumiecie? Ostatnio ten... I mówię tak, o, mogę sobie w ogóle dzisiaj pomyśleć przed snem o tym. I zacząłem sobie myśleć i poszedłem sobie spać z tym. Człowieku, ja w ogóle zacząłem dziękować Bogu za te rzeczy. Boże, jak ja Ci dziękuję. Ja rozumiem już, kiedyś moja żona na nabożeństwie w pewnym momencie przerwała w ogóle coś tam i mówi tak, kto chce być takim osłem dla Boga, na którym Jezus w ogóle wjechał do Jerozolimy? Kto chce do tego stopnia być osłem? Chcesz być osłem? Chcesz. Na kolana! Człowieku, jak poszło, człowieku, kilkadziesiąt osób na kolanach, człowieku, ryczeli, proszę Ciebie, ta podjechała do mnie, proszę Ciebie, siadaj, mówi. Siadłem na nią, proszę, jak mnie przewiozła po tym człowieku na nabożeństwie. Ludzie byli uwalniani jeden po drugim. Mądrość Boża to nie jest mądrość ludzka. Rozumiecie? Oglądaliście film, bajkę pod tytułem Pierwsza Gwiazdka? Oglądaliście? Rewelacyjna rzecz. Kto nie oglądał, obejrzyjcie. Jest osioł, który marzy o tym, żeby wozić króla. Chodzi w kieracie, ale i marzy, żeby wozić króla. Stary osioł, który jest, nie mówi, w życiu ci się nie powiedzie. Tutaj chodź wokół tego i koniec. A on marzy, żeby króla wozić. Film jest o tym, jak osioł spełnia swoje marzenie, wiezie Jezusa. Marię wiezie w ciąży, on się tam rodzi w ogóle. Cała historia narodzenia Mesjasza w ogóle z perspektywy osła. W ogóle wiesz, jakby cudowna sprawa, ponieważ to pokazuje, jak można funkcjonować w łasce. Trochę trzeba zgłupieć w tym wszystkim. Trochę w ogóle się obniżyć. Zrozumieć, że po najcenniejsze rzeczy w Bożej szafie to trzeba się schylić. Tam się z dołu bierze. U Boga najcenniejsze rzeczy są na dole, nie na górze. To nie trzeba tam włazić na coś. Nie trzeba się podnosić. Tam trzeba się schylić. Trzeba powiedzieć, uprzyklęknąć, zobaczyć na dole. Ja stamtąd wezmę, Panie, bo tam na pewno jest najlepsze. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest ta łaska. No ale żeby tam zacząć szukać, trzeba trochę zgłupieć dla systemu tego świata. Czyli generalnie jest dostępna dla wszystkich. Dokładnie! Dla największych prymitywów. Rozumiecie? Ja mówię do ludzi, kończcie studia, bądźcie doktorami, ale po to, żeby królestwo szerzyć. Królestwo. Nasz przyjaciel Tomek Siurmik, on jest doktorem, w ogóle wykłada na uniwersytecie, na uczelniach, wszędzie. On głosi im Ewangelię. On wykorzystuje to. Ma audytorium, siedzą w ogóle studenci. On mówi, proszę Państwa, a teraz powiem Wam o najważniejszej rzeczy na świecie. Czy wiecie Państwo, że Jezus umarł za Wasze grzechy? Wiesz, Pan doktor mówi, nie? Się w ogóle nikt nie dyskutuje. W ogóle wiesz, on mówi, bardzo chętnie z każdym z Państwa porozmawiam na osobność. Rozumiesz, i koniec. Kto by im powiedział? Ale tutaj i też nie widzą tego od kogoś, kogo tam wiesz, lekceważysz, tylko tutaj, o proszę bardzo, wykształcony człowiek i tak dalej, tak? Ludzie, łaska potrzebuje pewnego profilu życiowego. Tak? Drzewo życia jest w tobie. Tak? Drzewo poznania dobra i zła, ta formuła decyzyjności jest w twoim obrębie. Atmosfera życia wokół ciebie. Uwalniamy życie, odpowiednio decydujemy, korzystamy z życia, żyjemy w obfitości, tak? Nie mundrukujemy, nie rozwijamy się za bardzo w tą stronę, która nie jest przydatna do niczego. Jeżeli widzimy, że gdzieś nasza dusza puchnie, stój. Jeżeli widzimy, że gdzieś troska o nasze ciało w ogóle jest, przekracza pewną granicę, stój. Gdzie? Absolutnie. Rozumiesz? To jest coś, co my musimy w ogóle przetrawić sobie. Pamiętajcie, każdy impuls śmierci przychodzi przez ciało, czyli pielęgnowanie życia, duszy i ciała. Każdy impuls śmierci. Śmierć się nie dostaje przez wewnętrznego człowieka, ale przez zewnętrznego człowieka. Rozumiecie? Łaska, ona powoduje, że twój wewnętrzny człowiek został uruchomiony i przez niego trzeba żyć. To przez niego się żyje. Nie wolno bać się krzyżowania ciała, nie wolno bać się przemiany umysłu, nie wolno bać się brać autorytet nad różnymi rzeczami. Nie wolno się tego bać. Nie wolno bać się tego, że masz dużo pieniędzy, rozumiesz? A jednocześnie, tak? Nie rozwalasz wszystkiego na prawo i lewo. Nie wolno się tego bać. Chcę mieć to, chcę mieć tamto. Mówię, ale po co ci to? Ale po co? Po co? Czujesz się nieszczęśliwy, jak tego nie masz? To pokutuj! Ponieważ życie twojego wewnętrznego człowieka jest zaniedbane. Ja się czuję bardzo dobrze z gołą dupą. Ja w ogóle bym tak mógł żyć, rozumiesz, o co chodzi? Bez żadnego problemu. Ja potrzebuję podstawowych rzeczy do życia, rozumiesz, o co chodzi? Ja żyję w ogóle... Ktoś mówi, jak będziesz wypoczywał w wakacje? Słuchajcie, nas stać, żebyśmy pojechali sobie w różne miejsca. My nie zdecydowaliśmy, bo mówię tak, polecimy gdzieś za granicę, to trzeba będzie wynajmować samochód. Zobaczcie, jak ja myślę. Trzeba będzie wynajmować samochód, robić różne rzeczy. Mi się nie chce. Dlaczego? Ja bardzo aktywnie pracuję okrągłym rokiem i mnie interesuje pasywny wypoczynek. Pasywny. Ja nie potrzebuję... Wiesz, czego ja potrzebuję? Ja potrzebuję w ogóle spokoju. Ty. I my na przykład zrezygnowaliśmy, żeby gdzieś polecieć, czy nawet... Mówię, a jak pojedziemy samochodem, to 2 dni będziemy jechać. Mówię, nie chce mi się. To sobie w Polsce coś znajdę. I zobacz. Mówię, okej, ale już tak jest późno. Mówię, Panie Boże, a wiesz, Panie Boże, że ja chcę normalnie wypocząć. Ja potrzebuję ciche miejsce, spokojne i takie w ogóle, żeby tam w ogóle... były dobre warunki w ogóle i Panie Boże jeszcze, żebym nie wydał na to dużo pieniędzy. O, ja w ogóle tak wiesz, no nie? I pojawia mi się nazwa miejscowości w głowie. Wchodzę do internetu, jest. Tak? Wchodzę na mapkę tej miejscowości, rozumiesz? Pierwsza rzecz, taki hotel. O, rozumiesz? Patrz, zaczynasz życie wewnętrznego człowieka. Jak tylko wziąłeś za łeb ciało i duszę, rozumiesz? Stoisz prawidłowo, od razu życie wewnętrznego człowieka zaczyna płynąć, tak? Telefon, dzwonię i mówię tak, Wiecie Państwo, ja bym potrzebował u Państwa sobie wynająć pokój, tylko ja bym nie chciał takiego ciasnego pokoju, bo ja w ogóle aktywnie żyję. Potrzebuję większy pokój, ja potrzebuję mieć tam wygodę, tak? I potrzebuję jeszcze, żeby to nie kosztowało za dużo. A on do mnie mówi tak. Wie Pan co, jest taki jeden pokój u nas. I akurat tak się składa, że jeszcze przez kilka dni mamy promocję. Ale mamy tylko jeden termin, wie Pan, na ten pokój. Ja mówię, który? On mi podaje. Dokładnie taki. Od 15 lipca do 22 lipca. 14 opuszczają, 23 wchodzą. Dlaczego? Życie wewnętrznego człowieka. Od rzeczy małych po rzeczy wielkie, rozumiecie? To jest łaska. Ona stamtąd bierze siłę. Ona jakby stamtąd leci. I to nie ma, że ona leci do jakichś wielkich rzeczy. Od najdrobniejszych spraw związanych w ogóle z tym, że się patrzysz, proszę Ciebie, na paznokcie i mysz mnie kwitną paznokcie, a ja bym nie chciał, że je kwitły. Bo akurat mnie to przeszkadza, jak mnie paznokcie kwitną. Ci kwitną paznokcie, proszę Ciebie, a Tobie to przeszkadza, masz łaskę, żeby nie kwitły. Taka jest prawda. Takie tam nie ważne. Chodzi o to, że Jezus mówi, przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości, w każdej dziedzinie życia, w każdej. Zarówno w sprawach fizycznych, psychicznych, jak duchowych. Tylko że chodzi o to, żeby stamtąd to wydobyć. Żeby stamtąd to wydobyć, trzeba zablokować przejścia śmierci. Krzyżujemy ciało, przemieniamy umysły. Tak? Bierzemy moc do tych rzeczy. Nie spinamy się na różnych sprawach. Jak widzimy, że za bardzo puchniemy, stój, duszo moja. Cicho, ciało moje. Wewnętrzny człowiek bierze autorytet. Rozumiesz? To tu jest łaska, to tu ona funkcjonuje. Ona nie funkcjonuje w ten sposób, że po prostu wszystko spada na nas i my sobie żyjemy. Ludzie czasami to po prostu... A potem przychodzą i mówią, a miało być tak łatwo, pastorze. Ja mówię, ale jak miało być łatwo? Tak miało być prosto. Że to po prostu miało być super, że w ogóle nie miało się dziać, że dużo... Ja mówię, kto się takich rzeczy naopowiada? Nigdy ode mnie nie usłyszałeś, że miało być jakoś prosto. Ja to powiedziałem, że dana jest Ci łaska. I pokazałem Ci funkcję obsługi łaski. Wiecie, mi bardzo zależy, żebyście nie bali się tak funkcjonować. Rozumiecie? Żebyście się tego nie bali. Zobacz. Drugi list do Koryntian 4:10 mówi tak. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. Zobaczcie, to są na teksty. Śmierć Jezusa na ciele noszący, aby życie Jezusa się ujawniało. To znaczy, że blokując psychofizyczność, uwalnia się życie ducha. Ja chcę, żebyście umieli z tymi rzeczami zostać. Żebyście potrafili korzystać z łaski, a nie tylko, żebyście wiedzieli, że ona istnieje. Chcę, żebyście wiedzieli, że blokowanie psychofizyczności, ono blokuje śmierć. Śmierć się nie dostanie do Ciebie inaczej, jak przez psychofizyczność. Żaden demon nie wejdzie do Twojego życia inaczej, niż wykorzystując Twoją duszę i ciało. Kiedy zaczniesz brać autorytet nad duszą i ciałem, to życie ducha będzie się uwalniać z automatu. Nie będziesz się musiał, bo tu się nie starasz, żeby się ono uwolniło. Rozumiesz? Ono po prostu będzie płynąć. Gdzie się nie dotkniesz, tam zwyciężysz, tam coś podniesiesz, tam coś się wydarzy, ale blokuj psychofizyczną. Nie ulegaj dziwacznym naukom mówiącym, proszę Ciebie, ja nie muszę blokować psychofizyczności, jestem z Panem, jestem wolny. To bzdura. To jest głupota. Rozumiecie? Bob Marley, on sobie jarał marihuanę, tak? I w ogóle uważał, że ma kontakt z Jezusem przez to. I tak uważał do końca życia. Rozumiecie? Bo on uważał, o, Pan mnie takiego stworzył, Pan też stworzył marihuanę. Ja często w szkołach o tym nauczam. Mówię, Pan stworzył marihuanę, ale nie po to, żeby ją jarać. To nikt nie mówi, że Pan nie stworzył marihuany. Często mnie pytają, po co marihuana? Ja mówię, no bo na przykład się kolibry żywią marihuaną. Tak? A jeszcze w życiu nikt nie widział nawalonego kolibra. Nikt. Koliber przychodzi, żre tę marihuanę całe życie, rozumiesz o co chodzi? I se lata dalej. I cały czas jest w kondycji, tak szybkiej kondycji, rozumiesz? A gość się zajara i on już jest w żadnej kondycji. On jest w takiej kondycji. Mówię, bo marihuany się nie jara. Tak? Marihuany się nie jara. Bóg wszystko stworzył. Marihuanę, stworzył kokę. Nie stworzył koki po to, żeby kokaina z niej była robiona. Tak? Stworzył kokę. Po co? Bo szedł w ogóle peruwiański rolnik, proszę ciebie, i chciał po prostu mieć więcej kondycji, to se znalazł liścia, pożył i pracował 5 godzin więcej. Tak, a z tego koksu nakręcili teraz, człowieku, rozumiesz o co chodzi? Ludzie padają jak muchy. Wszystko ma swój cel. Nie ma, że coś jest niestworzone przez Boga, ale wszystko ma swój cel. Rozumiecie? Ma swój cel. To ma wszystko sens. I tak samo tutaj, masz ducha, duszę i ciało, twoja dusza i ciało, one mają korzystać z łaski, ale one nie mogą stać się blokerami łaski. Nie możesz sobie popuścić, powiedzieć, o, jestem pod łaską, będę grzeszył. Tak, nie pójdziesz do piekła przez to, że będziesz grzeszył, ale zatkasz sobie tak wewnętrznego człowieka, że nie będziesz miał żadnego życia w obfitości. Rozumiesz? Żadnego życia w obfitości nie będziesz miał. I będziesz mówił, co się stało? Automuchę przejechało. Mówiłem ci, krzyżuj ciało, zmieniaj umysł. Nie, nie będę krzyżował ciała, nie będę zmieniał umysłu, a i tak Pan będzie działał. Nie będzie działał Pan, bo Pan dał łaskę, a nie działa w łasce. Pan wywalił cały w ogóle kocioł z łaską, wylał na tą ziemię, tak? I dał do tego instrukcję obsługi. Jak tu tę łaskę obsługiwać? Jak tu zadziałać w tym? Rozumiecie? Chcę, żebyście umieli z tego korzystać. To jest naprawdę bardzo ważne. Słuchajcie, my na tym będziemy budowali dalej. Jak załapiecie to, bardzo silnie w sobie umocujecie. Będziecie myśleć o tym i rozważać. To na tym, jak potem zbudujemy cały system wiary, charakteru, tak? Namaszczenia, to zobaczycie, jak to w ogóle funkcjonuje. Potem nie ma żadnego problemu. Kolejną rzecz, którą będziemy robić od października, będziemy budować całą podstawę wiary. Tak? Na tym będziemy budować charakter. Na tym będziemy budować kwestie związane z namaszczeniem. I wtedy człowiek Boży jest nie do wywalenia z siodła. Amen. Człowieku, jesteś nie do wywalenia. Wiesz, że człowieku, to jest tak jak w ogóle samochód, który ma świetną trakcję, w ogóle tak, nie poślizgnie się, nie wejdzie dziwnie w zakręt, wszystko u niego chodzi dobrze, tak? A poza tym, rozumiesz, luksusik. Klimatyzacja, 16 szyberdachów, rozumiesz, o to chodzi? O to tu chodzi! Ale najpierw, tak, to się nie może poślizgnąć, to się nie może wykoleić, tak? To musi być silne i mocne, to musi iść jak taran przez życie. A potem sobie na tym nabudujemy resztę, tak? Amen.